debiut. Dalej z piątką Paulo Diaz z numerem 6 spotkania Christopher Jäger z Austrii, pomagać Benzar z numerem 3. Rumunia w bramce z numerem 12 na Bałki. To będzie nasz przedostatni mecz towarzyski przed rozpoczynającymi się 14 czerwca Mistrzostwami Świata. Bardziej doświadczonych zawodników powołanych przez Ruedę jest Gary Medel, którego dzisiaj oglądamy od pierwszych Siktasu. Z Rumunią, później z reprezentacją Serbii i zakończą Chilijczycy ten cykl spotkań towarzyskich w czerwcu. A z numerem 23 przymierza się teraz do blisko pola karnego Chilijczyków i to oni zaczynają teraz grę. Dobra akcja Rumunów, szansa i to jest pierwszy gol, 13. No ale tutaj błąd popełniony i to zdecydowany, nawet jeśli tam 10. Czyli byli groźni dla najlepszych. Uwaga, kolejna szansa Rumunów. Łatwo znowu przedostał się tam w okolice bramki. 17. minuta towarzyskiego meczu Rumunia-Chile. Od 4 minut Rumunii wygrywają w tym spotkaniu 1-0. Przerwa grę austriacki. Na Mistrzostwach Świata zabrakło im bardzo niewiele, choć sami są sobie trochę winni. Teraz uwaga, Castillo w polu karnym. Dobrze zatrzymał. Okazja na dośrodkowanie i teraz no, to było raczej... Drużyny Chile. Znowu ładne zagranie na prawą stronę. Jest szansa do grania. Moment ważny w tym spotkaniu dla reprezentacji Chile. Znowu gwizdek arbitra. Piłka w bramce. Może liczyć. Czy ta powtórka nam tutaj cokolwiek wyjaśni? Bardzo niewiele, bo zasłonięty w ogóle rumuńskiego golkipera. Jeszcze raz i to jest bramka. 32. minuta spotkania. Nie zrazili się tym. A zobaczmy, bardzo dobre było również to dośrodkowanie Diego Maripán. To jest jego 4. mecz i pierwszy gol strzelony przez gracza Alaves. Żółta kartka tym razem dla... Tam sobie miejsca w polu karnym gracze Chile już chyba bardziej uważni, Rumuni bardziej skoncentrowani, bo kilka... Jeszcze walczą Rumuni, jeszcze trochę chaosu, problemów i teraz jeszcze okazja. Teraz szansa Rumunów, okazja na skończenie tej akcji. Za chwilę może być 2-1. Protestują Rumuni, uważając, że tam było... Valdés, no teraz podjął decyzję, ale przemawia za nim to ogromne doświadczenie. Uwaga, szansa Chilijczyków, mają okazję, by skończyć ten atak strzałem na bramkę i to jest druga bramka. Grał do końca, w tej sytuacji pomógł tutaj upór, taka determinacja Sagala, to dośrodkowanie, no i przede wszystkim to, co zrobił tutaj Reyes, który 100 minuta spotkania. Znów stały fragment gry, znów może być niebezpiecznie pod bramką Tataruszanu. Ale tym razem pewnie łapie piłkę bramkarz. Gry w tym spotkaniu Rumunii, niezłe to dośrodkowanie, ale tutaj bardzo dobrze w środku pola karnego. Boiska Rumunii znowu w natarciu i teraz bardzo dobrze, który może drogo kosztować drużynę Chile. Szansa, ależ pięknie teraz Rumunii rozklepali defensywę Chile, no ale... A wszystko, co nastąpiło później, było naprawdę bardzo dużej jakości. Gra z pierwszej piłki, czysta pozycja. To łączna liczba strzałów w tym spotkaniu. Mają rzut rożny, ale swoim zawodnikom tymczasem Rumuni znowu starali się przyspieszyć. Tak trochę w stylu tej sytuacji z 66. minuty, kiedy no, straci piłkę. Czyli czy okazja dla Rumunów, ale piłka po tym strzale wysoko nad strzał. Stanciu faulowany, będą mieć Rumuni rzut wolny. No a to od znowu kola o szansa Rumun. Rumunów i piłka tuż nad poprzeczką, po tym bardzo daleko pola karnego Rumunów. Okazja Chilijczyków na strzelenie 3. gola i teraz zamykał tę akcję. Coraz groźniejsi, to reprezentacja Chile wciąż się trzyma, choć za chwilę może to się wszystko zmienić, ale jest Gonzalo. A teraz znowu Rumuni mogą mieć swoją szansę i mogą zdobyć 3. gola. Uwaga, szansa Colao pokonany, 84. minuta meczu. Błędu w środku boiska i tutaj Budescu wykazał się.